Nowa i dwukrotnie większa. Taka jest od dzisiaj biblioteka w Międzyzdrojach, która ze starej i wysłużonej siedziby przy ulicy Norwida przeniosła się na plac ratuszowy do nowo powstałego Centrum Kultury i Usług Administracyjnych. Uroczyste otwarcie nowej siedziby biblioteki odbyło się w czwartek 22 września o godzinie 11. A na miejsce przybyły nie tylko władze miasta, ale też przedstawiciele wielu organizacji, które od lat współpracują z biblioteką. Jak mawiał wielki rzymski filozof, mędrzec, purysta, wielbiciel słowa, ale także i dowódca wojskowy, Cyceron, książka to największy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli. Więc życzę, żeby to miejsce spełniało te wszystkie piękne idee, łączyły tą wielką energię, którą macie, z jeszcze lepszymi pomysłami, bo znając tą energię i miejsce, w którym do tej pory robiliście cuda, ciężko sobie wyobrazić, co możecie zrobić tutaj. Dziękuję. Układało się to bardzo fajnie. Chcielibyśmy podziękować, darując tutaj dla biblioteki voucher na drukarkę 3D. Także jeżeli pani będzie gotowa, żeby dostarczyć, proszę tylko powiedzieć kiedy. Już! Przyjedzie. Proszę bardzo. Jeju, dziękuję pięknie. To jest zaczarowane miejsce, zaczarowana biblioteka, zaczarowani ludzie, z którymi się czuję jak w domu, których po prostu kocham i naprawdę uważam, że to będzie taki czarodziejski zakątek w Międzyzdrojach. Dziękuję wam za wszystko. Dziękuję za to, że pozwoliliście mi tu być. 1 września obchodziłam 19-lecie pracy w bibliotece, więc tak, chyba to jest najważniejsze wydarzenie. Praktycznie od początku mojej pracy była mowa zawsze o nowej bibliotece, były różne koncepcje, gdzie nas ulokować, bo budynek na Norwida 15 no niestety nigdy nie był remontowany, po prostu niszczał. Była tam już zbyt mała powierzchnia do naszej działalności, więc tutaj jest spełnienie naszych marzeń i no taki wyraz naszej też ogromnej pracy. I proszę mi wierzyć, że dzisiaj czuję się jak podczas matury albo podczas zdawania pracy, obrony pracy magisterskiej. Tak, o 4 rano wstałam, jeszcze coś dopisywałam, bo proszę mi wierzyć, że nie mieliśmy czasu, żeby tu jakieś przemowy wielkie uczyć się na pamięć, więc cały czas coś tam jeszcze dopisywałam w nocy. No tak do 20, do 21, tutaj wszystko porządkowaliśmy, żeby było dzisiaj wszystko dopięte dla Państwa na ostatni guzik, bo po tej części oficjalnej oczywiście są też już mieszkańcy Międzyzdrojów i goście, ale od 13 otwieramy się dla wszystkich, dzisiaj już można wypożyczać książki, korzystać. Zapraszamy dzieci, mamy pełno różnych fajnych gadżetów, zabaw dla nich. Najwięcej pracy przy przeprowadzce było z pakowaniem książek, bowiem do spakowania było ich 50 tysięcy. Spakowanie książek to jedno, ale rozpakowanie i ułożenie je według klasyfikacji UKD i dodatkowo według tej klasyfikacji alfabetycznie, to jest naprawdę bardzo duży wyczyn. Chcieliśmy też przede wszystkim, żeby to było piękne, funkcjonalne, żeby też właśnie cieszyło oko, żeby dzieci jak tutaj wejdą, żeby było to wow. No myślę, że jest okej, okay. Ale pracy było dużo, wszystkiego tak po trochu, ale fakt, przy przenoszeniu książek to był kawał dużej roboty, bo mamy ponad 50 tysięcy książek, więc to wszystko przenieść, spakować tak, żeby rozpakowanie było w miarę łatwe i proste. Nowością w bibliotece będzie książkomat, z którego o każdej porze dnia i nocy będziemy mogli odebrać zamówioną wcześniej książkę. Biblioteka pomyślała też o turystach, którzy czasem wyjeżdżają, gdy biblioteka jest już zamknięta, aby mogli zwrócić wypożyczone książki. To będzie działało na zasadzie paczkomatu. To jest książka dostępna całą dobę, czyli zamawia się w systemie bibliotecznym MAG. Wszystkiego Państwa nauczymy. Proszę się nie bać, to wcale nie jest takie trudne.
ale będzie można po prostu zamówić książkę i odebrać ją w dowolnym terminie, bo niektórzy ludzie pracują, kiedy my zamykamy o godzinie 18, to bardzo często ludzie jeszcze pracuje. To jest też na pewno udogodnienie, gdyby, nie daj Boże, była kolejna fala pandemii, bo wtedy, kiedy byliśmy zamknięci, nie mogliśmy wypożyczać książek, to taki książkomat jak najbardziej będzie mógł funkcjonować. Będzie można sobie bezobsługowo, samodzielnie odbierać zamówione książki. No i przede wszystkim jest to też duże udogodnienie dla turystów, którzy bardzo często wyjeżdżają w niedzielę, nie mają jak oddać książek, później muszą wysyłać, więc będzie też jeszcze wrzutnia, której właśnie nie mamy, czekamy na nią. Także i książkomat, i wrzutnia to są takie udogodnienia nowoczesne, żeby książka była dostępna 24 na dobę. Nowa siedziba biblioteki znajduje się w budynku, gdzie powoli przeprowadza się Międzyzdrojski Urząd Miasta oraz podległe mu instytucje. Były to kiedyś nieużytki, można nazwać to nieużytkami rolnymi, zagospodarowaliśmy tą część miasta, stworzyliśmy zupełnie inne warunki. No i rzeczywiście możemy powiedzieć, że centrum miasta jest już pełni, tętni życiem i dzięki właśnie takim instytucjom jak biblioteka, czytelnia, będzie tutaj życie, bo nic nie dzieje się bez ludzi. Oczywiście mogą powstawać budynki, może powstawać infrastruktura, ale człowiek w tym jest oczywiście najważniejszy. Jeśli chodzi o stary budynek biblioteki, to najprawdopodobniej będziemy kontynuowali tam zabudowę plombową. No są też potrzeby mieszkaniowe, szczególnie młodego pokolenia, ale nie tylko. Więc ten teren doskonale wpisuje się, jeśli chodzi o tą funkcję, a stary urząd najprawdopodobniej przyjmie funkcję pensjonatową tak jak to było wcześniej, czyli historycznie zostanie ta funkcja odtworzona. Stara siedziba biblioteki przy ulicy Norwida została otwarta w 1970 roku. Co ciekawe, wówczas, tak jak i dziś, po 52 latach na otwarciu obecny był fotograf Andrzej Rywczyński. Nie wiedziałem, że dożyję przede wszystkim. Było to w 1970 roku. Byłem pracownikiem Wydziału Kultury w Świnoujściu i byłem fotoreporterem Głosu Szczecińskiego. Oczywiście mam te zdjęcia, przekazałem je do archiwów państwowych, ale dwa lata temu pani Angelika miała 50-lecie biblioteki i te zdjęcia były też pokazane, opowiedziane i oczywiście mnie zaprosiła na to 50-lecie tamtej biblioteki. Tamta biblioteka jak na tamte czasy, 50 lat temu, była świetnie, ładnie. Ona do dzisiaj jest ona dość ciekawa, no ale czasy się zmieniły. Była tu okazja wszystko komasować w jednym miejscu. No i przede wszystkim powiększyć, duże. Tu są zupełnie inne wymogi. I bardzo jestem zadowolony, że mogłem po 52 latach jeszcze raz dokumentować otwarcie nowej publicznej biblioteki w Międzyzdrojach. A jak 50 lat temu wyglądało otwarcie biblioteki? No, nie chcę mówić, ale były chóry na schodach, były śpiewy, było to takie uroczystość, bo to na ziemiach odzyskanych, to było niedawno po wojnie, było tak mocno patriotycznie. Dzisiaj już to nam niepotrzebne, taka uroczystość, ponieważ już myśmy się przyzwyczaili, że to są ziemie nasze, że myśmy się tu wychowali, pan też tu się chyba urodził, wychował, większość nas tu się wychowało, ale wtedy to było bardziej patriotyczne, było takie, nie uszczuplając dzisiejszej uroczystości. Jak tylko ostatni goście części oficjalnej opuścili mury biblioteki, to natychmiast zaczęła ona swoje funkcjonowanie, bowiem na godzinę 13 zaplanowano otwarcie dla mieszkańców, którzy mogli książki oddać już w nowej siedzibie. A kalendarz wydarzeń w bibliotece jest już wypełniony. Wir pracy, bo już mamy Noc Bibliotek, która będzie 30 września, robimy dla dzieci. Pierwszy raz Noc Bibliotek, 6 października wernisaż Krystyny Marzec o godzinie 18. 11 października zapraszamy na spotkanie autorskie z aktorem Rafałem Królikowskim. I są zapisy na warsztaty z druku 3D. I to chyba na razie wszystko. Jest co robić, oczywiście.